Dobry lot wszystkim. Tym razem będziemy prezentować naszą kolejną linię. Myślę, że bardzo również poszukiwana obecnie jest to linia Jensen Van der Voss, czyli gołębie w 100% zachowane w linii Jensena, ale przede wszystkim w barwie czerwonej, czyli tak zwane Van der Vossy, czyli cudowne wosy. W rodowodzie tego gołębia na przykład to jest syn Junge Borisa z 2008 roku, który jest synem czerwonego Borisa z 2000 roku. I tutaj czerwonego Borisa z 2000 roku, a prawnukiem Borisa z roku 90. Także tutaj jest też również gołębie braci Jensen wywodzące się tak samo tutaj z linii Smuldersa, który tam troszkę tych gołębi do Holandii sprowadził, jeśli chodzi właśnie o czerwone wosy. I tutaj można zauważyć, że to jest akurat taki temperamentny bardzo gołąb, także bardzo ciężko będzie tu chwycić jego oko, ponieważ nie można go chwycić za dziób, jest taki wyrywny, można powiedzieć, to jest dwuletni gołąb, bardzo fajna budowa, harmonijna. Tutaj może nie jest ogromny jak na te inne wosy, które będziemy w przyszłości prezentować, na pewno zdecydowanie większy. On jest taki, można powiedzieć, taki typowy lotnik, także umięśniony, ale taki troszkę krótszy. I tutaj, tak jak mówię, no, z jednej strony są praktycznie gołębie Günthera Niessa z linii właśnie Van der Voss, jest również wos z 1984 roku, ten sławny wos od Heinza Wilgoritza. To jest od strony matki, a od strony ojca są właśnie Smoltersy i w czystości zachowane gołębie Jensen Van der Voss. Także tutaj można powiedzieć, że w 95% gołąb ten pochodzi w czystości linii właśnie Van der Vossa i tutaj jest tylko, można powiedzieć, felskie, no to też są Jensen felskie bot, czyli również linia z Jensena z Bonda, no to akurat była niebieska, ale tutaj reszta pozostałe, można powiedzieć, 95% gołębi w rodowodzie są czerwonych, no i 5% domieszki niebieskich Jensenów. I te gołębie u nas super sprawdzają się, zresztą jak tam na wcześniejszym filmiku pokazywaliśmy, że właśnie czy w tamtym roku na Derby Riachos, 2 lata temu na Derby Riachos, drugie miejsce z finału właśnie zdobył gołąb o czerwonej barwie z Vossa, tak samo teraz akurat na Golden Race wygrał lot konkursowy również nasz ptak właśnie z tej linii Vossa, gdzie pokazywałem jego kuzynkę troszkę wcześniej, także taka linia bardzo fajna. No na dzień dzisiejszy mamy około 30 czerwonych oryginałów zachowanych w 100% w czystości krwi. Tutaj nie chodzi mi o gołębie Heinza Wilgoritza, których mamy w rozkładzie praktycznie 40 sztuk na dzień dzisiejszy, tylko bo to Heinza Wilgoritza gołębie, to wiadomo, to są Jenseny, ale już troszkę rozrzedzona krew, a tutaj przed 2 laty i przed rokiem sprowadziliśmy kolejne te gołębie, także tutaj, które wyglądają, które są typowo czerwonymi właśnie gołębiami Jensena, gdzie już, można powiedzieć, mieliśmy takie marzenie, żeby sprowadzić w 100% zachowane sprzed 50-60 lat Stichelbauty i w 100% zachowane również sprzed 50 lat Ardeny i Vossy. I to nam się akurat na szczęście udało, ale no, na pewno było to bardzo ciężkie, gdyż w Europie można powiedzieć, że jest może 1-2 hodowców na dzień dzisiejszy, które mają tą rasę zachowaną do końca. No wiadomo, one wymagają krzyżówki, gdyż te gołębie są tak mocno zimbredowane, że coś niesamowitego. Myślę, że na dzień dzisiejszy bardziej gołębi zimbredować nie można. Tutaj może pokażemy skrzydełko tego gołębia. Aczkolwiek jak na zimbredowane, wiadomo, każdy wie, że zimbredowane gołębie zawsze są w budowie troszkę brzydsze, ale tutaj naprawdę te gołębie dopiero faktycznie, później może też pokażemy kilka naszych młodych, to naprawdę wyglądają rewelacyjnie, chociaż tutaj do tego gołębia też nie można się przyczepić, czy do skrzydełka, czy do ogólnej budowy, do muskulatury. Tutaj też wszystko jest na najwyższym poziomie, wiadomo, gołębie się teraz pierzą, także troszkę też, brzydko mówiąc, jeździły za samicami, przez to ten ogon jest troszkę taki poszarpany, ale tutaj widać, że te plecy jest wszystko bardzo silne, również tak jak mówiłem, tutaj grubość, ta witalność, ten kuper tak zwany, no jest wszystko bardzo fajnie złożone, także myślę, że i też wiadomo, to jest tak samo jak pojechaliśmy po ptaki, no wiadomo, pierwsi byli bracia Łepu, którzy kupowali te gołębie Jenseny, później pojechaliśmy my i tam za jakiś czas poleciał, tutaj też może taką małą wzmiankę zrobię, gdyż ostatnio tam jakiś kolega mnie pytał właśnie o gołębie z Zontiensa i tam też pewien pan Pawelec, czyli gdzieś tam właśnie ostatnio wspomniał na filmiku, że polecieliśmy za gołębiami Henriksa Zontiensa, gdzie on te gołębie przywiózł do Polski. Otóż pan Pawelec troszkę się chyba z prawdą mija, zresztą co to bardzo często się w filmikach zdarza, z tego względu, że gołębie Henriksa zakupiliśmy, pierwsze gołębie Henriksa zakupiliśmy w 2014 roku, także nie było to, że przed rokiem czy przed 2 laty, gdy się tam pojawiły w Polsce, tylko myśmy te gołębie pierwsi do Polski sprowadzali, właśnie te gołębie Zontiensa, także tutaj to jest troszkę tak naciągane z kolegi strony, aczkolwiek no wiadomo, ważne jest wyjaśnienie. To jest tak samo właśnie jak z gołębiami, teraz mi przyszło na myśl, gdzie tak samo z gołębiami Heinza Wilgoritza, tam można powiedzieć, że ukazała się taka informacja, że przywieźliśmy ponad 30 oryginałów i później właśnie Heinz Wilgoritz mówi, że właśnie z Polski
Polski był pewien pan, który właśnie kupował gołębie zaraz gdzieś tak po nas jakieś pół roku czy do roku, także też gdzie powstał, można powiedzieć, ten boom na te czerwone gołębie, także tak w ramach sprostowania. Także tutaj ten gołąb pochodzi w 100% z gołębi Jensen von der Vossa, tylko tak jak mówię, to nie są gołębie Heinza Wielgoryca, tylko to jest czysta, zachowana krew tych gołębi od, tak jak można powiedzieć, ponad 50 lat, które nadają się rewelacyjnie do krzyżówki. Także serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych naszych filmików. Pozdrawiam, dobry lot.